Hej, hej Kościele, bardzo się cieszymy, że znowu jesteście z nami i zapraszamy Was do tego, żebyśmy teraz wspólnie uwielbiali naszego Boga. Kto roztapia serca lud i ożywia duszę mą. Trzymając w rękach świat, wyciąga do mnie dłoń. Kto do głębi poznał mnie i kocha mimo to, kto już widział wszystkie dni. Zna mój każdy krok. To Ty, mój Bóg. To Ty, mój Bóg. Miłość Twej głos przyciąga mnie wciąż, bliżej chcę być. Mój Bóg i mój Pan, najlepsze co mam, Jezu, to Ty. Miłości Twej głos przyciąga mnie wciąż, bliżej chcę być. Mój Bóg i mój Pan, najlepsze co mam, Jezu, to Ty. Oceany grzmią, niebo składa, choć ziemia śpiewa, wielki jest Bóg. Przed Nim góry drżą, skały chwałą brzmią, zaśpiewajmy, wielki jest Bóg. Oceany grzmią, niebo składa, choć ziemia śpiewa, wielki jest Bóg. Przed Nim góry drżą, skały chwałą brzmią, zaśpiewajmy, wielki jest Bóg. Oceany grzmią, niebo składa, choć ziemia śpiewa, śpiewajmy, wielki jest Bóg. Miłości Twej głos przyciąga mnie wciąż, bliżej chcę być. Mój Bóg i mój Pan, najlepsze co mam, cześć Kościele, mam dla Was kilka newsów.
Jeżeli potrzebujecie trochę inspiracji, możecie obejrzeć nas na Facebooku, na YouTubie lub możecie posłuchać na Spotify lub na SoundCloudzie. Zapraszam Was również na domówkę, gdzie w małym gronie możemy obejrzeć razem niedzielę na żywo oraz razem coś zjeść. Zachęcam Was również do wejścia na naszą grupę na Facebooku, Mój Life Change Warsaw, gdzie możecie zobaczyć wszystkie jakieś najnowsze newsy i tworzyć społeczność razem z nami. Kochani, teraz przechodzimy do kolejnej części, która nazywa się Miłość Daje. Jak wiesz, co tydzień mówimy o dawaniu. Niezależnie od tego, czy spotykamy się online, czy widzimy się fizycznie, zawsze o tym mówimy, dlatego że dla naszej kościelnej rodziny jest to priorytet. I nie jest to priorytet, bo my sobie to wymyśliliśmy, ale dlatego, że tak napisane jest w Biblii. I chciałabym dzisiaj pokazać Ci, przeczytać Ci pewien werset z Dziejów Apostolskich i napisane jest tam krótko, zwięźle i na temat, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I to jest, słuchajcie, coś, czego doświadczamy jako kościelna rodzina przez całe 6 lat. Indywidualnie i zbiorowo. Dajemy, siejemy. I z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować każdemu z Was, kto jest częścią naszej rodziny, niezależnie czy fizycznie, czy online, jesteście również częścią tego dawania. Więc jeśli dzisiaj również chcecie wpłacić pieniądze, chcecie dać swoją ofiarę, uwaga, możecie zrobić to aż na 4 sposoby. Możecie wysłać pieniądze przez Instagram albo przez Facebook, również przez konto bankowe, jak również przez naszą stronę internetową. Także zachęcam Was do dawania i dziękuję Wam za Waszą hojność. Hej kochani, dzisiaj chciałem skupić się na tym, kim jest Jezus jako dobry pasterz. Dlatego, że większość kolęd, które często śpiewałem w dzieciństwie, przybierzeli do Betlejem albo hej pasterze, a wiązały się z tym, że wszystko działo się wokół owiec i pasterzy. I zawsze się zastanawiałem, dlaczego tak wielką rolę pasterze pełnią w kolędowaniu albo pełnią w tej całej opowieści wigilijnej. I nie rozumiałem tego jako dziecko, ale dzisiaj myślę sobie, że po całej podróży z Ewangelią, po całej podróży z Jezusem, jaką przeżyłem, rozumiem, dlaczego pasterze byli tak istotnym elementem tej całej historii. Dlatego, że Jezus proroczo wskazywał nam na siebie samego. On jest dobrym pasterzem. Pozwólcie, że przeczytam Wam fragment z Ewangelii Jana 10 rozdziału. On jest tym fragmentem, który historycznie w Kościele sprawia, że możemy patrzeć na Jezusa lepiej i możemy rozumieć Jego dobrą naturę, dlatego że Jezus przedstawia nam się właśnie w ten sposób jako dobry pasterz. I mówi tak, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Piękny werset, ale jakże potężny. Jezus jest najlepszym pasterzem. I myślę, że jakikolwiek obraz pasterza masz w swojej głowie, na pewno kojarzy ci się z tym, że pasterz troszczy się o owce, pasterz dba o owce, idzie przed owcami albo za owcami. W Polsce, oprócz południa Polski, nie możemy zobaczyć wielu pasterzy owiec, ale wielokrotnie, kiedy na przykład jeździłem po Polsce, widziałem człowieka, który prowadzi stado krów. I myślę sobie, czym to się różni od stada owiec, oprócz tym, że owca jest innym zwierzęciem niż krowa. Okazuje się, że pasterz czasami musi być z przodu, czasami musi być z tyłu, czasami musi być w środku. Pasterz musi naganiać, dbać o to, żeby policzyć dokładnie, czy wszystkie owce są w stadzie. I myślę, że tak właśnie jest w te święta. Jezus przychodzi po to, żeby zobaczyć, czy wszystkie owce są wystarczająco zatroszczone. Dlaczego? Dlatego, że każda owca ma ogromną wartość. Pasterz pilnuje owiec, bo są wartościowe, bo każda owca prezentuje swoją wartość monetarną, ale w przypadku dobrego pasterza, którym jest Jezus Chrystus, musimy pamiętać o jednym bardzo ważnym aspekcie, tym, że Ty masz ogromną wartość dla Jezusa Chrystusa, dlatego Jezus jest Twoim pasterzem i naszym pasterzem. Czytamy w Ewangeliach, że kiedy zgubi się jedna owca, dobry pasterz zostawi 99 i pójdzie szukać tej jednej zgubionej. Kiedy Jezus urodził się w Betlejem, a za 5 dni będziemy obchodzić Boże Narodzenie i będziemy wspominać fakt Jego narodzin, rodzi się po to, żeby pokazać, jak ogromną wartość mamy jako ludzie. Żeby pokazać, jestem tutaj dla Was, żeby Was uratować, żeby Was zrozumieć. Rodzę się jako dziecko wstające, po to, żebyście wiedzieli, że w tak samo wrażliwym momencie, w którym wy jesteście jako ludzie przy narodzinach, i ja jestem. Bóg staje się człowiekiem, bo jest wrażliwym człowiekiem i pokazuje nam swoją ogromną miłość
i wartość, jaką przykłada do relacji z nami, ale też pokazuje nam, że jesteśmy bezcenni. Jesteśmy nieskończenie bezcenni. Pasterz widzi w nas, w owcach, ogromną wartość. Zna nas bardzo dobrze. Wie, kiedy mamy dobry sezon, kiedy mamy zły sezon. Kiedy trzymamy się blisko i kiedy z jakiegoś powodu odchodzimy od Niego na chwilę, na dłużej. Jezus, dobry pasterz, zna całe Twoje życie. Wie, jak się czujesz dzisiaj w grudniu, wie, jak się czujesz w te święta, wie, jak się czujesz przez cały ten trudny i skomplikowany rok. Jezus jest dobrym pasterzem dla Ciebie, ale jest dobrym pasterzem dla Ciebie, dlatego że zna Twoją wartość, a Twoja wartość jest ogromna. Jezus chce Cię zachęcić dzisiaj w te święta, żebyś zrozumiał, że będąc z Nim na polu, karmiąc się Jego trawą, Jezus zatroszczy się o Ciebie. Jego trawa to Jego Słowo. Jego pole to Jego Królestwo Boże. Możemy być dzisiaj owcami, które zrozumieją swoją wartość i poczują się bezpiecznie, dlatego że Jezus jest tym, który się o nas troszczy. Wyzwanie na sam koniec tego, co dzisiaj mówię, jest następujące. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli dzisiaj, jak ogromną wartość mamy dla Boga. Jak cenny jesteś i jak cenna jesteś dla Niego. Dlatego że Jezus rodzi się tutaj na ziemi, żyje, umiera i zmartwychwstaje. Po to, żeby pokazać Tobie, właśnie Tobie, jak cenny jesteś dla Niego. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że dzisiaj możemy patrzeć na stajenkę betlejemską i możemy myśleć sobie, to stajenka, w której narodziło się dzieciątko Jezus, ale cieniem nad tą stajenką stał drewniany krzyż. Dlatego, że Jezus urodził się po to, żeby umrzeć i zbawić nas, po to, żeby umrzeć i pokonać śmierć, pokonać grzech, po to, żeby wybawić Ciebie indywidualnie, nas wszystkich na świecie, po to, żeby pokazać Ci, jak ogromną masz wartość. Uświadom sobie w te święta, że jesteś cenny. Że to, że zrozumiesz, że jesteś ważny dla Boga, przekłada się tak samo na Twoich bliźnich i sąsiadów. Oni też są ważni. Piękna tradycja pozostawiania jednego krzesła wolnego przy stole. Czasami zanikająca, dlatego że modernizujemy nasze społeczeństwo, ale ta piękna polska tradycja, ona zawsze pokazywała jedną bardzo ważną rzecz na temat natury Jezusa Chrystusa, który się narodził. Że Jezus zawsze zostawia miejsce dla kogoś, kogo nie zna, bo niezależnie od tego, czy mamy z kimś bliską relację, czy kogoś nie znamy, każdy jest cenny i każdego możemy zaprosić do swojego życia. Chciałbym, żebyś pamiętał o tym, że kiedy Bóg kocha Ciebie i widzi w Tobie ogromną wartość, widzi tą samą wartość we wszystkich wkoło, w Twoich wrogach, w ludziach, których nie lubisz, z którymi się nie zgadzasz, wszyscy jesteśmy wartościowi dla Boga. Wszystkie Twoje codzienne rutyny i działania, one mają wpływ na to, jak często rysujesz swoją wartość. Ale pomyśl sobie, że za każdym razem, kiedy uświadomisz sobie dziennie o poranku, że Jezus kocha Cię i masz dla Niego ogromną wartość, Twoje codzienne rutyny i wybory mogą się zmienić, bo nie chcesz marnować swojego życia na rzeczy nieistotne, wiedząc, jaką ogromną wartość masz dla Boga i dla innych. I pozwól, że pomodlę się na sam koniec. Panie Jezu, jesteś naszym dobrym pasterzem. I dzisiaj, wkraczając w ten nowy rok, a kończąc ten stary rok, chcemy wiedzieć, że i pamiętać o tym, że mamy ogromną wartość dla Ciebie. I że niezależnie od okoliczności nie tracimy tej wartości, dlatego że przytrafiają nam się sytuacje albo nasze dni są trudniejsze. Boże, ale chcemy też zwrócić uwagę na ludzi wokół nas, dlatego że nie jesteś tylko dobrym pasterzem dla nas, ale jesteś też dobrym pasterzem dla innych. A każdy, nawet nasi wrogowie, nawet osoby, które nam nie sprzyjają, nawet osoby, których nie lubimy, potrzebują Ciebie jako dobrego pasterza. Spraw, żeby ten kończący się rok i ten 2021 rok był rokiem, w którym będziesz dobrym pasterzem dla nas, ale będziemy też pamiętać o tym, że jesteś dobrym pasterzem dla innych. Chcemy Cię w tym naśladować, chcemy Cię w tym kochać i chcemy być tymi, którzy przyprowadzą innych do Ciebie jako dobrego pasterza. O to Cię prosimy. Wszyscy powiedzieli Amen.